Cześć, siemano, z tej strony Yahoo Pirotechnik. Dzisiaj, jak widzicie, orka, która często około 5 hektarów pola. Był tutaj poplon i wapno rozrzucane i teraz tu widzicie, orka je orzemy. Dojczyk. I pług, nie wiem jakiej marki. Ale widzicie, fajny, bardzo ładny. Obrotowy pług oczywiście. Kurczę, dzisiaj już zimno. Czy też bliżej nie będę podchodził, bo tam są psy, majstry. No nie będę też wam pokazywał jakoś bardzo tego miejsca. Może niektórzy by kojarzyli. O, zobaczcie, tutaj macie dowód, że wapno jest rozwalone. Było tutaj żyto. Później po tym życie był rozrzucany obornik i zasiany poplon i aż urósł i później wapno i orka. To wszystko dzisiaj. O, tam widzę, że jakieś koguty. O, zobaczcie. Naprawdę bardzo fajna akcja. Niedługo dla was będę nagrywał już Farming Simulator 19. Ostatnio była chwila przerwy, a teraz niedługo będę dla was właśnie nagrywał już. Mogłem dla was, bo teraz większy weekend od szkoły, to mogłem dla was nagrać po prostu coś, ale po prostu no nie miałem też za bardzo czasu, po pierwsze. Po drugie, no też po prostu zapomniałem, nie? Już chciałam sobie na innych seriach pograć. I prawdopodobnie niedługo będzie nowa seria, nad którą już ostro myślę. Mam nadzieję, że będzie też się wam podobać. No tam będzie. Czekajcie, coś mi się telefonem stało. O, teraz jest dobrze. No, właśnie około tych 5 hektarów jest. Jeszcze pójdę tam kawałek i wam też pokażę tą skertę, gdzie tam wapno było. Nie wiem, czemu tutaj są takie czarne ślady. Może od opon? Ja nie wiem. Nie będę wam pokazywał, o, to jest jakiś przyszedł, widzicie. Nie będę pokazywał pisełeczka, fajne pisełeczka. Zobaczcie, tutaj się wapno rozwalone. No, chciałem to obejrzeć wszystko, no ale udało mi się tylko obejrzeć oranie właśnie teraz, bo wracam ze szkoły. Pewnie dzisiaj rano, bo uważam, nie wiem czemu to jest kukurydza. Wiem, że też kukurydza koszą. Tutaj niedaleko takiego leksjonika widziałam, jak jechałem autobusem. No jedzie tam dojczyk. Nie wiem, co to za rodzaj wapna, ale dużo wam też nie będę nagrywał. Może dzisiaj nagram dla was jeszcze odcinek właśnie z farminga. Może no zobaczymy to wszystko, co to będzie. Chciałbym dla was właśnie go nagrać niedługo. Zobaczcie sobie, jak jedzie ładnie. Piękny jest ten dojczyk. Mi się podoba, on na tym polu robi od kiedy pamiętam. Też była kukurydza, tylko w tym roku był poplon i żyto. Czekajcie, odsunę się trochę, bo nie chcę być przejechanym przez dojczyka na pewno. Ciężko mnie słychać. Znaczy no, też pewnie co mnie słyszycie.
co? O! Zobaczcie, jaka to gigantyczna maszyna. Puk, prawdopodobnie jak gromasza. Obciążnik ma to z przodu. No więc, no to by było na tyle. Trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Na razie. Cześć!